Miłowany Chrystusie, w dzisiejszą niedzielę przypada święto poświęcenia bazylik poświęconych świętemu Piotrowi i świętemu Pawłowi. Jest to zatem uroczystość, w której mogłoby się wydawać, czcimy jakąś rzecz z przeszłości, która gdzie nie jest główną tajemnicą jakieś wydarzenie z życia Chrystusa, jakieś ważne wydarzenie, które miałoby dla nas samych zbawienie. Jednak tak nie jest. To święto ukazuje nam z całą mocą, czym powinien być, czym powinna być prawdziwa świątynia, czym powinien być prawdziwy Kościół. Ewangelia podkreśla to w sposób bardzo, bardzo wyraźny. Otóż Chrystus wstępuje do celnika Zacheusza, by razem z nim być, by zbawić jego własną duszę. I każda katolicka świątynia jest tą, w której mieszka nasz Pan Jezus Chrystus, którą uświęcił On swoją obecność. W Starym Testamencie świątynie nie były, były miejscami, gdzie mieszkał Bóg, można powiedzieć, ale mieszkał w sposób bardziej duchowy. Składano tam ofiary, które miały same z siebie niewielką wartość, były tylko wyłącznie wartościowe ze względu na to, że symbolizowały przyszłą ofiarę Chrystusa i ze względu właśnie na tę ofiarę zostały składane. Niemniej jednak obecność Boża w takiej świątyni zasadniczo, substancjalnie nie różniła się aż tak bardzo od obecności Bożej we Wszechświecie. Owszem, Bóg przybywał w swoich świętych przybytkach, które były Mu poświęcone w sposób szczególny, a nie przybywał On w tych żydowskich świątyniach w takim sensie, w takim znaczeniu, jak w świątyniach katolickich. Bo w każdym kościele, gdzie odprawiana jest msza, w każdej kaplicy, choćby najbliższej, najuboższej, tam, gdzie została choć raz odprawiona msza, gdzie przybył Pan Jezus na ołtarz, tam Pan Jezus pełni taką świątynię i kaplicę swoją obecnością, również fizyczną, również przybył ze swoim ciałem, z całym swoim człowieczeństwem, ze swoją duszą, z całym swoim bóstwem, jako druga osoba Trójcy Trzynajświętszej, która opuszcza po raz kolejny niejako śliczne niebo, żeby zamieszkać pomiędzy grzesznikami. I szczególnie tyczy się to świątyni, gdzie jest tabernakulum, to miejsce, w którym mieszka Pan Bóg. Tabernakulum znaczy tyle, co po prostu namiot, miejsce, w którym zamieszka Pan Bóg. I tak faktycznie jest, że w miejscu, w którym jest ważnie konsekrowana hostia, w którym jest konsekrowany Najświętszy Sakrament, tam przebywa Pan Bóg pomiędzy ludźmi, również fizycznie. Tak jak wstąpił do domu Zacheusza, tak wstępuje poprzez mszę świętą, poprzez ofiarę krzyżową, poprzez złożenie tej wesołej ofiary, w końcu mszę święta na ołtarz i tam zamieszkuje pomiędzy ludźmi. I jest to forma obecności Bożej zupełnie inna i wyższa i bardziej intensywna, można by wyrzec porównaniu z Starotestamentem. Dlatego też ogromny szacunek nas, katolików, dla wszystkich świątyń, a szczególnie dla tych, które są matkami niejako świątyń. Świątynia Bazylika Świętego Piotra jest drugą świątynią papieską obok Lateranu, jest więc zatem świątynią, w której papieże odprawiali aż do Piusa XII mszę, która była jak gdyby taką matrycą. Każdy kapłan, który odprawiał kiedyś mszę świętą, musiał odprawiać w jedności z papieżem. Inaczej taka msza byłaby pozbawiona łaski, byłaby o wiele bardziej ułomna niż msza schizmatyczna, niż msza prawdziwie katolicka. Dlatego właśnie ta cześć dla Bazyliki Świętego Piotra jako do tej świątyni, w której rezydował kiedyś niegdyś papież, w którym papież nauczał prawdy, w którym nauczał słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od świętego Piotra aż po Piusa XII, ostatniego katolickiego papieża, była to bazylika jedną z dwóch, w których rezydował święty Piotr. Z kolei bazylika świętego Pawła to bazylika poświęcona księciu apostołowi, który
po całej ziemi rozniósł Ewangelię Chrystusową, rozniósł zbawienie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Stąd też ogromny szacunek dla nas, dla tych dwóch bazylik, gdzie przebywa nasz Pan Jezus Chrystus, gdzie również przebywa Pan Jezus w osobach swoich zastępców, namiestników na ziemi, gdzie poprzez usta papieży, usta apostołów nauczał całe narody, gdzie jest zbawienie. I to jest właśnie sens istnienia świątyń katolickich, które będą istniały aż po kres czasów, że świątynia katolicka, prawdziwie katolicka, gdzie msza odprawiana jest tak, jak chce tego Kościół, a więc jest to msza prawdziwa, łacińska, zwana trydencką. Takie miejsce jest zawsze jest miejscem, w którym Pan Jezus szczególnie chce nas mieć, gdzie chce być adorowany w sposób doskonały, w sposób czysty, bo dla dla ofiary mszy świętej jest konieczne właściwe miejsce. W dzisiejszych tekstach mszalnych jest nazwany Kościół Boży Domus Dei et Porta Celi, Dom Boży i Brama Niebios. I dlatego jest dla nas każda katolicka świątynia, która nie jest oczywiście, która nie jest profanowana, która nie jest zbezczyszczona przez jakieś fałszywe obrządki, czy to protestanckie, czy to modernistyczne, jest dla nas miejscem szczególnym, w którym chcemy zbliżyć się do Pana Boga i chcemy przejść z tego obytowania już teraz, z tego niedoskonałego żywota do żywota wiecznego w niebie. W niebie nie będzie kamiennych świątyń, takich jak jest nam tutaj, nie będzie miejsc, w których byłaby msza odprawiona tak jak tutaj jest. Natomiast będzie sama obecność Boża, będziemy widzieli Boga twarzą w twarz, jeżeli zostaniemy zbawieni, będziemy widzieli Chrystusa, będziemy cieszyć się Jego widokiem, który daje jako jedyne szczęście, będziemy, jeżeli Bóg nam to tę łaskę da, śpiewać razem z aniołami hymny Boże. I każda msza święta jest niejako zapowiedzią tej doskonałej czci oddawanej Panu Bogu, tej doskonałej szczęśliwości. Więc jeżeli nieraz męczą nas rozproszenie na mszy świętej czy na innych nabożeństwach, gdy nie potrafimy się może zawsze dobrze modlić, to pamiętajmy, że uczestniczymy już poniekąd w czymś, co jest przed smakiem nieba i im lepiej będziemy się tutaj modlić, jeżeli będziemy modlić się skruszonym sercem, tak jak celnik Zacheusz, to może dotrzemy w końcu do tego, co jest naszym przeznaczeniem. Pan Jezus wyraźnie zaznaczył, że przychodzi do celnika po to, żeby go nawrócić. Po to, żeby ten człowiek, który zgrzeszył bardzo ciężko, który w wielu sprawach przystępował przykazania Boże, żeby ten człowiek miał również szansę na zbawienie i żeby mógł się nawrócić. Zatem skoro Pan Jezus przyszedł do celnika Zacheusza, może przyjść również do serca każdego z nas. Do tego jest potrzebna szczera, dobra skrucha, żałowanie za grzech, szczególnie za grzechy śmiertelne, ale również za wszystkie inne grzechy. Do tego jest potrzebna również ogromna pokora. Żeby zbawić własną duszę, należy pokornie przyznać, że jesteśmy prochem, który niewiele sam z siebie może, już na pewno nie może nic zrobić, co byłoby zbawcze. Potrzebujemy opieki, łaski Chrystusa. Potrzebujemy, żeby Duch Święty nami kierował, żeby Najświętsza Maria Panna wypraszała nam bezustannie łaski. Potrzebne nam, byśmy przetrwali, byśmy dotrwali z naszą wiarą, z czystym sercem, aż do samego zbawienia. W tym tygodniu mamy święto ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i chcemy to święto poświęcić, by ofiarować się Marii poprzez Najświętszą Maryję Pannę, poprzez niepokalaną ofiarować się Panu Bogu. My należymy do Pana Boga, jesteśmy Jego własnością i winniśmy już teraz zachować się, żeby być prawdziwie godnym i śpiewać w oczach naszego Pana Jezusa Chrystusa. W imię Ojca i Syna, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.
zmiany serca.